No to idziemy na truskawki. Prowadzi nas tam urocza dziewczynka. Tutaj ma nawet wielką truskawkę. Dostaliśmy słodkie mleczko z truskawek i zaraz wbijamy na plantację. Widzę, że plantacja jest trochę wyżej z samej góry, a lepiej będą smaczniejsze truskawki. W Japonii truskawki buduje się w szklarniach. Dlatego sezon zaczyna się już w styczniu, a nie tak jak u nas w czerwcu. Teraz jest końcówka kwietnia, więc właściwie to już koniec sezonu na truskawki. Ostatki. Dobrze, że jeszcze trafiliśmy na końcówkę sezonu. Widzę, że jeszcze sporo zostało, więc nie ma się co martwić, że sezon się już skończy na dniach. No to już jesteśmy w szklarni na truskawkach. Jesteśmy w Shizuoce na plantacji truskawek. Polega to na tym, to się nazywa Ichigo Gari, czyli All You Can Eat truskawki, prawda? Polega to na tym, że płaci się określoną sumę i można jeść tyle truskawek, ile się chce. To już jest prawie końcówka sezonu, więc kosztuje to zaledwie 1200 jenów. Biorąc pod uwagę to, że w Japonii truskawki są koszmarnie drogie, to jest to naprawdę niewygórowana cena za truskawki. I można ich jeść tyle, ile się chce, dosłownie. No niby jest 30 minut tylko, ale wydaje mi się, że nikt nas stąd nie wygoni, nawet jeśli będziemy jeść dłużej. Japońskie truskawki, jak widać, uprawiane są trochę w inny sposób niż w Polsce. Przede wszystkim w szklarniach. W szklarni jest gorąco, więc sezon zaczyna się już w styczniu. Poza tym widzimy tutaj, że są uprawiane w kamieniach. Usypany jest taki jakby kopiec, prawda? I obłożony jest kamieniami. W ten sposób ziemia się ogrzewa i truskawki są o wiele smaczniejsze, słodsze. Nie używa się aż tak dużo chemikaliów, więc truskawki te z Japonii, Shizuoki, są bardzo zdrowe i bardzo dobre. A może i przez to bardzo drogie. No to w takim razie będę się jeszcze objadał truskawkami, dopiero zaczęliśmy, a tu trzeba jednak zjeść ile się da. Przechodząc na Ichigo Gari, także utrzymuje się zestaw z mlekiem skondensowanym, czy takim, jakie pamiętam jeszcze z dzieciństwa, jak się kupowało tubki z mleczkiem słodkim i się wcinało. Więc tutaj też jest taki dodatek, macza się w tym truskawkę, no i jest naprawdę słodko, bardzo, bardzo smaczne. Drugą stronę szklarni zajęła jakaś parka. Też wyjadają truskawki. Na to, że Ichigo Gari jest popularną rozrywką dla randki. No to właściwie już wykończyliśmy truskawki. Nie ma już tu prawie nic do zjedzenia. Zostały już same jeszcze zielone, jakieś malutkie truskaweczki. Nic ciekawego. Czas się zbierać, ale myślę, że już też wystarczy tych truskawek. Bo jednak ile można. W sumie dużo można, ale już chyba mi wystarczy na dzisiaj. Jeszcze tylko parę zjeść. No jednak Ichigo Gari to fajna rozrywka i na pewno świetna okazja, żeby zjeść dużo truskawek. Aczkolwiek przypomnę, że japońskie truskawki są trochę mniej słodkie niż polskie. No może za to ładniejszy kształt. Tak, ale jednak w porównaniu do polskich truskawek to trochę co innego. No, to. Nie ma co narzekać. Teraz pozostaje tylko pytanie, jak to w ogóle się może opłacać, że wpuszczają te ludzie, którzy jedzą ile chcą. Wydaje mi się, że działa to w ten sposób, że plantatorzy zbierają największe, najładniejsze truskawki. Jak można tutaj zauważyć, nie są to największe truskawki, które tu pozostały. Najładniejsze truskawki się sprzedaje w sklepach, w opakowaniach. Schodzą po jakieś 500 jenów, 1000 jenów albo i więcej, w zależności od ilości. Więc to, co tu zostaje, to są takie truskawki, których po prostu w supermarkecie w takim zestawie się nie sprzeda. Więc wpuszczają te ludzi, to opłatą oczywiście, no i sobie można
pojeść. No ile można zjeść takich truskawek? No nie wiem, 30, 40? No wszystkiego i tak się nie wyje. No, biorąc pod uwagę, że Japończycy mają małe żołądki, nie są w stanie po prostu aż tak dużo zjeść, żeby oskubać całą tą plantację. Nie wiem, czy to by w Polsce w ogóle wyszło. Myślę, że gdyby tutaj wpuścić jakąś ekipę, to po prostu by wynieśli te truskawki. No w Japonii natomiast nikt nie kombinuje i po prostu grzecznie zjada z krzaczka, a potem wychodzi. Wszędzie w okolicy są plantacje truskawek. Po lewej góry, a po prawej już widać morze. Na tej plantacji akurat jest aż 17 szklarni ponumerowanych jedna po drugiej. No dobra, już starczy truskawek. Wracamy już. A może teraz przejdziemy na lody truskawkowe w takim razie? Brzmi nieźle. No, w takim razie zapraszam na kolejny odcinek z Japonii bez tajemnic.